Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na widowisku kolędowym zespołu pieśni tańca Lublin imienia Wandy Kaniorowej pod tytułem Cichuteńko pośród nocy. Kiedy kończy się okres pieśni patriotycznych, 11 listopada, wielkie obchody, już w instytucjach kultury, które trudnią się krzewieniem sztuki ludowej także, rozpoczynają się próby do świąt Bożego Narodzenia, do okresu, w którym prezentowane są kolędy, pastorałki, pieśni okresu Bożego Narodzenia. Tak przez wiele lat też działo się w Zespole Pieśni i Tańca Lublin. Corocznie wszystkie grupy poznawały różne kolędy, pastorałki, a te przez wiele lat zgromadziły się w potężny zbiór, który wiele lat temu został opracowany na głosy, na orkiestrę i tak powstał program Cichuteńko pośród nocy. Kilkadziesiąt kolęd, pastorałek, które prezentowaliśmy już wiele lat temu, doczekały się tak wielkiej ilości, że nie sposób jest zaprezentować je wszystkie w jednym programie. Zatem corocznie staraliśmy się dokładać nowe utwory, nowe opracowania, nowe podejście do starych melodii, które corocznie przybierają troszeczkę inną barwę. I tak plonem stały się już nagrane dwie płyty, które Zespół Pieśni i Tańca ma w swojej fonografii, a w tym roku przyszła kolejna, już trzecią, kolejną płytę, na razie nagrania, które będą realizowane w okresie ferii świątecznych. Tak wielki zbiór oczywiście niemożliwy jest do pokazania w jednym programie, ale na dzisiejsze spotkanie wybraliśmy dla Państwa te, które są już pięknie opracowane i przez lata wypracowane, ale także pojawią się nowe utwory, które usłyszycie Państwo po raz pierwszy. Życząc Państwu miłego odbioru, życzę także wszystkiego dobrego w nowym roku.